Witajcie! Po krótkiej przerwie, a właściwie może i długiej, przyjechałem na chwileczkę dosłownie do Polski. Przerwa była w robocie, dlatego kończę, zabieram się od razu za kończenie ogrodzenia, ale tu jeszcze, słuchajcie, zobaczymy do 60, ponieważ za 60 też się będę ostanie z tej strony, bo słońce świeci, wschód słońca jest dopiero wcześniej. Zabieram się, słuchajcie, za 60. Mam nadzieję, ją szybciutko skończę. Może to potrwać, myślę, że maksymalnie jeden dzień. Wczoraj byłem jeszcze w sklepie. Kupiłem brakujące elementy. Tutaj kupiłem jeszcze uszczelkę do miski, bo ta tutaj jakaś ta plastikowa taka, no nie jestem do niej przekonany, więc to pójdzie do wywalenia. Kupiłem korkową. Moim zdaniem zdecydowanie lepsza. No i co jeszcze? Jeszcze tam jakieś parę rzeczy. Tu będą oczywiście, tutaj tłoki już przygotowałem. Jeden tłok, to powiem wam, że mi się nie bardzo podoba i na pewno go wymienię, ale być może po prostu to jest tylko takie moje złudzenie, natomiast ja się nie będę po prostu na tym opierał. Doszedłem do wniosku, że coś tam mi się nie podoba w nim, w tej chwili już nie pamiętam w którym, ale na pewno te dwa czyste to one są dobre. Muszę tylko sprawdzić, czy to w tym, czy to w tamtym, ale być może w tamtym, bo tamtego odłożyłem. I wracamy tutaj, słuchajcie, do roboty 60, ale zanim przykręcę jeszcze te słupki ogrodzeniowe. No, ale zanim, to jeszcze wam pokażę jedną rzecz, ponieważ prawie podłączyłem wiertarkę. A dlaczego prawie? No dlatego, że miałem tą wiertarkę ze sobą w Szwajcarii. No a tam są takie wtyczki. No i niestety po prostu muszę znowu teraz tą wtyczkę rozebrać, żeby zamontować właściwą. Bo tutaj chodzi o to, żeby wywiercić cztery otwory w tym fundamencie pod ten słupek. I dopiero wtedy będzie można przejść do roboty, więc tutaj troszeczkę mała przerwa, ale w międzyczasie powiem wam jedną rzecz. No Andrzej tutaj już jest po żniwach. Wczoraj jeszcze orał tutaj nowym pługiem, właściwie pługiem starym, ale nowe odkładnie, bardzo fajne, po prostu widzicie. Nie wiem, mi się to podoba, po prostu jest to fajnie przykrywane. Szkoda, że nie wziąłem kamery, ale już było to praktycznie, jak on to robił, to była końcówka i zanim bym to podjął się tego nagrywania, no to już byłoby pewnie po wszystkim. Natomiast pokażę wam ten pług, jak on wygląda, bo rzeczywiście moim zdaniem fajną robotę robi. Dosyć mocno przykrywają te odkładnie tą glebę. Odwracają, oczywiście oprócz tego, że ładnie odwracają, to jeszcze dociskają. Są takie fajne, montowane do naszego grudziądza, także wszystko jest w porządku, tam nie trzeba żadnych jakichś filozofów. Także to jest dobre. No i kto wie, zobaczymy, może próbę zrobimy u nas tam na drugiej działce. Zaproszę was do tego orania, ale jeszcze tam jest plan, żeby w tym tygodniu może się uda przejechać orkanem po tym wszystkim. Natomiast jeszcze wracając do 60, to oczywiście musicie pamiętać, że no i będę po prostu to wszystko robił zgodnie ze sztuką, jak należy. Będę się oczywiście wzorował na najlepszych. Robię wszystko, co tam idzie. No. I tego się trzymajmy. Słuchajcie, przy okazji pozdrawiam serdecznie wszystkich moich widzów, i tych obecnych, i tych przyszłych, i tych, którzy po raz pierwszy widzą mój kanał. Zapraszam oczywiście na stronę Facebooka Marek Rolnik Team. Zapraszam też na nową grupę, dopiero co powstałą, Królowie Żyta z miłości do koryta Marek Rolnik. Także tam też zapraszam do dyskusji, do zabawy, do dzielenia się swoimi sukcesami, do przemyśleniami, do komentowania i tak dalej, do wszystkiego po prostu, no, co wam tylko przyjdzie do głowy, też zapraszam na tą grupę, a ja tutaj ze swojej strony będę również wspierał projekt ZMDK, także zobaczymy, jak to wszystko nam pójdzie. Tymczasem zabieram się do zmiany wtyczki na, że tak powiem, europejską ze szwajcarskiej, bo są, niestety nie jestem w stanie nic zrobić. To tyle i zaraz wracam z montażem tego pierwszego słupka, a potem tam jest jeszcze fundament gotowy, pójdzie ten ostatni. No, jeden słupek już
wstawiany właśnie w tej chwili. Wierciłem dziurę, słuchajcie, no nie znalazłem tamtej wtyczki od tamtej wiertarki, co do Szwajcarii zabieram, ale mam tu na szczęście jeszcze jedną taką trochę większą, mocniejszą, ale w porządku, więc wykorzystałem to. A swoją drogą pewnie ta wtyczka się znajdzie wtedy, kiedy nie będę jej potrzebował. O! To już drugi. Jeszcze tylko dwa. Oczywiście, słuchajcie, poziom musi być, pion musi być. Wszystko tu musi być. No, pion jest z tej strony idealny. Z tej strony troszeczkę słabszy, ale jak dociągnę tą trzecią śrubą, muszę tylko, widzę, tutaj jest klucz 17 i zaraz się tym zajmę. To akurat mi została, słuchajcie, ostatnia kotwa, więc na tej ostatniej kotwie po prostu to dokręcę, a na trzech kołkach rozporowych, gdyby coś się miało dziać, no to oczywiście zawsze to będę mógł poprawić. Te kotwy mają to do siebie, że im bardziej się je dokręca, tym bardziej one się rozpychają. O! I teraz to już nie wyjdzie. No i ostatni kołek. No i dokręcone. Słupek stoi jak trzeba. Teraz będzie można sprzęt przenieść na ostatni. Widzicie? I tam jeszcze trzeba dolać betonu, kurczę. Tymczasem sprzęt. No a tutaj, słuchajcie, co? Tutaj to poleży takie zaorane około miesiąca. Tutaj nie było zbieranej słomy z żyta, więc po prostu tutaj będzie troszeczkę takiego, no, kompostu się porobi, takiego, no, niby obornika, ale to zawsze, słuchajcie, materia organiczna, a to jest bardzo istotne. Zawsze to wzbogaca i w bakterie pożyteczne i wszystko, co jest potrzebne do wzrostu roślin. Także tutaj jest dobry pomysł. Na innych z kolei kawałkach Andrzej mówi, że tam będzie zbierał słomę, bo ktoś tam chce kupić, więc na pewno po prostu mu się to tam będzie zdawał egzamin. Dobra, a tu tymczasem jeszcze... Aha. Muszę pozabierać te rzeczy. To wiertło, to ja je dam do skrzynki. Kupiłem niestety dwa słupki, jeden krótszy, drugi dłuższy. Problem jest w tym, że i tak tego na złomie nie kupiłem. Nie kupiłem tego na złomie, bo nie mieli. I kupiłem to u gościa, który robi bramy. I mi to sprzedał. Blacha, zobaczcie, taka żyleta. Tu nie można tak zostawić. Tu będę sprzątał. No i wziąłem to, co ma, co miał właściwie. O. I z tego, z tych dwóch, jeden krótki, długi, drugi długi, zrobię dwa takie same. Tu wymierzę 1,60 m. Zobaczę, tu pospawam, z tego będzie i będą dwa słupki jak trzeba. Niestety nie było. Materiał powiedział, że może mi zamówić, że będzie w przyszłym tygodniu. No problem jest tylko w tym, że ja nie wiem, czy ja będę w przyszłym tygodniu. A chciałbym to zrobić, skończyć w tym tygodniu. No i tylko kwestia w tym, czy się uda. Bo to najważniejsze. Zobaczmy, ile ten słupek ma. Dwieście dwadzieścia osiem, sto trzydzieści jeden, sto sześćdziesiąt.
No. Obcięte. Trochę ciężkie przez chwilę. Musi ostygnąć. No ale z tego będą dwa daszki, także tu przetnę i po przekątnej, potem przypawam od góry i powinno być dobrze. Jest lekki zapas. O, ała. Także wystarczy. No, materiał przygotowany, dwie podstawy, dwa daszki. Oszlifowane daszki, podstawy odszlifowane. Słupki będę szlifował już po spawaniu, bo to będzie wiadomo już takie wykończeniowa robota. No ale w tej chwili można się szykować do spawania. Pierwsze co, to myślę, że spawam ten słupek z tym kawałkiem. No i zobaczymy, jak to wszystko się uda. No, pierwszy słupek, z którym było mniej roboty, porobiony. Jeszcze gorący, powiem wam. Ale daszek jest, podstawa jest. Można iść go przymierzać. On w tej chwili jest no troszeczkę ciut niższy ode mnie. Także jest dużo wyższy niż tamte, ale ja postanowiłem go zatopić w tym fundamencie, zaleję go betonem. Dodatkowo może tam jeszcze przykręcę do tamtego, tu powiercę śruby, mogłem to zrobić wcześniej na wiertarce stołowej, ale nic, zrobię to w każdym razie teraz, też nie będzie źle, a rzecz w tym, żeby po prostu on w ten fundament istniejący się lepiej zanurzył, także to jest takie, o, cyk, spaw, słuchajcie, jak na mnie pierwsza klasa. Jeszcze trochę i będę umiał. Na razie się uczę, próbuję. No i tyle. Jak dla mnie to super. No i co? I zaraz wobec tego wywiercę tutaj cztery dziury. I biorę się za drugi słupek. No, popatrzcie. Tutaj spawałem, starałem się dotknąć tak trochę mocniej elektrodą do materiału. I zobaczcie, takie wyszły takie bąble. A pokażę wam tu. Tu już troszeczkę nie wciskałem tego. I zobaczcie, już ładniej wyszło. Chociaż trochę tak jeszcze tutaj takie dziury. Tu to samo. Zobaczcie, no tutaj kurczę, ten kawałeczek to mi profesjonal wyszedł. Kurczę. No i ten. No, po prostu próbuję. No i tu trochę krzywo, bo nie zobaczyłem, gdzie to jest. Ale też powoli już było delikatniejsze dotykanie tą elektrodą i coraz lepiej. Tutaj tylko ten pierwszy błąd mi wyszedł, ale to pójdzie szlifierka. Chodzi tylko o to, że sposoby, nauka i w ogóle. No w każdym razie przy cięciu jeszcze i wyliczaniu słupa zapomniałem, że ten krótszy nie ma 1,60 m, więc obciąłem źle to, ale tu akurat pospawałem. Wydaje się, że równo. Teraz będę musiał po prostu te dwie części dospawać do tej jednej i powinno być jak należy. O, i to teraz będę musiał wcisnąć tu w jakiś sposób, jakikolwiek. Tu trzeba to tylko oczyścić, bo taki zadzior wyłazi i zrobi mi dziurę, szparę. Przygotuję to i zacznę spawać. No słuchajcie, ten spaw mi tak wyszedł, ale nie wiem, czy on będzie na tyle mocny, na tyle silny, żeby to po prostu, żeby spełniać swoją funkcję, bo chodzi o to, że nie wciskałem tej elektrody w ten metal, tylko pozwalałem, żeby się wylewało, ale jednocześnie topiło. Nie znam tej technologii, mówię, uczę się na wszystkie, na własnych błędach. Jeśli chodzi o jakość, no to jest jak najbardziej... W tej chwili najlepsze moje spawy to są, jakie mi się udało zrobić. No ale to praktyka i to, co po prostu z czasem powinno wyjść dobrze. Także tu się nie będę z tym przejmował. Jedno co, to mnie martwi, czy tu zachowałem linię w tym słupku. Nie,
widać tego tak za bardzo. Może mi coś uciekło, ale zobaczymy tu na tym czymś, ale i tak będzie musiało zostać. Na tym kątowniku. No, tu mi zobaczcie, taka szparka milimetr uciekło. Tu jest przyłożone. Może po szlifie to też będzie jeszcze inaczej, ale myślę, że jak na pierwszy raz takie podwójne łączenie słupa całkiem nieźle powinno być dobrze. Teraz jeszcze tylko przyspawam czapkę i stopę i właściwie ze słupami można powiedzieć, że koniec. Jedyne co, jeszcze tu oszlifować tylko te spawy, no i przygotowanie do malowania. No, słupki przygotowane. Nie wiem, idę odpocząć i zaraz bierzemy się do malowania. Malowanie słupków zrobimy zwykłym chlorokauczukiem. Tym razem nie tak jak poprzednio pistoletem malowałem tamte cienkie słupki, dlatego że tutaj zrobię doświadczenie przy okazji, jak to wyjdzie po malowaniu pędzlem. Sam powiem wam, jestem ciekawy tego. Będzie dobrze, będzie pan zadowolony. No i słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka. Wczoraj rozmawiałem z Dawidem z kanału Puszek XD. No i tak mnie, słuchajcie, nakręcił, bo ja kiedyś w ogóle miałem taki fajny rower. No i go bardzo lubiłem. Na początku po prostu, bo byłem za mały, nie sięgałem do pedałów i tak dalej, i tak dalej. To miałem z tym problem. No ale potem, kiedy już trochę podrosłem, to okazał się świetny rower. Na różne fajne wycieczki rowerowe, wypady i tak dalej. I miałem go dosyć długo, aż mi się przyśniła wtedy kolażówka, bo człowiek nagle zobaczył, że chciał poczuć pęd we włosach, jaki to szybki rower jest. No i zmieniłem na kolażówkę. Git malina, ta? A propos malina. Fajny ten kabaret, co? Królowie Żyta. Komedia nie z tej ziemi. No i zapraszam was dlatego na świeżo utworzoną stronę na Facebooku, grupę, przepraszam. Królowie Żyta, ZMDK, Marek Rolnik. Tak wpiszecie, znacie. I jest to strona taka prześmiewczo, artystyczno-satyryczna. Można się tam wygłupiać, pisać co się chce, jak się chce. Można dodawać wszelkiej maści posty bez cenzury. Także zapraszam. A tutaj zaraz skończymy ten słupek. Pierwszy. On podeschnie. No i zaraz idziemy na przejażdżkę. Kiedyś ten rower wydawał mi się ogromny i wielki był. A dzisiaj dość malutki, ale za to bardzo sprytny. Bardzo sprytny rower, słuchajcie, bo rzeczywiście mało miejsca zajmuje. No i plan jest taki, żeby zabrać go ze sobą do Szwajcarii i tam jeździć na takie małe, krótkie wycieczki rowerowe. Czy też powiedzmy wybrać się na ryby, ale to zawsze będzie fajnie. Zaletą, o, dzięcioł zielony, patrzcie, znowu uciekł mi wtedy, gdzie nie mogę go złapać, jak siedzi gdzieś, bardzo płochliwy ptak. No i teraz jeszcze wrócimy sobie. Wiecie, co najbardziej lubiłem tym rowerem? Jak jeździłem, to świetną sprawą było, naprawdę świetną było sprawą, się rozpędzić porządnie.
i zahamować tylnym hamulcem. O, to była najlepsza zabawa. A teraz wam pokażę to cudeńko, które naprawdę kiedyś było wielkim, wielkim rowerem. Bigry 3. Predom Romet. Znakomita firma rowerowa, jeśli chodzi o okres PRL-u. Świetny temat. No dzisiaj jest naprawdę mały, ale próbowałem wczoraj, jak go przywiozłem, słuchajcie, to odkręciłem śrubę, złożyłem na pół i właściwie nie zajął miejsca w bagażniku. Rower w świetnym stanie, dynamo działa, lampki działają, hamulec, dzwonek, wszystko działa. Tu ma jedynie tą skrzynkę na klucze uszkodzoną, ale tak to bardzo ładne, widzicie tutaj osłona hamulca. Rower z roku 88, czyli można powiedzieć u schyłku PRL-u. Nalepka Universal, oryginal, top quality. Być może to jest eksportowy egzemplarz, po tej naklejce sądząc, ale tak to może być. Zachowane naklejki w dosyć dobrym stanie. Nie, tutaj wiadomo, takie drobne jakieś tam uszkodzenia czy coś, ale to wszystko jest, słuchajcie, no to ma swoje lata, to jest 88 rok, także 32 lata w tej chwili rower ma, widzicie, stopka, pedały, lampki, wszystko jak trzeba, oryginalne, siodełko niepopękane, niezniszczone, także takie fajne cudeńko, mówię, zobaczymy, jak to się będzie miało do wyjazdu, ale plan jest taki, żeby go właśnie zabrać ze sobą do pracy. Posłuchajcie jeszcze a propos pszczół. No to z pszczołami to jest w tej chwili tak, bo to jest sam problem, w ogóle kłopot. I ja nie wiem, co z nimi zrobić. W każdym razie doszedłem do wniosku, że to trzeba tam, słuchajcie, chodzić, zaglądać i tak dalej. Więc ta hodowla pszczół po prostu jakoś tak mi po prostu powoli przechodzi, ale ponieważ podobają mi się takie powady właśnie bzykające, wobec tego przerzucam się na hodowlę os i szerszeni. Zobaczymy, czy one dadzą miód i ile tego miodu będzie. Także tyle z dzisiejszego odcinka. Jutro będzie montaż słupków, a może jeszcze zaraz dogramy coś jeszcze, ale tyle w każdym razie. Pamiętajcie, co myślicie jeszcze, napiszcie w komentarzach o hodowli os i szerszeni. Ile one dają miodu i co z tego może ciekawego i dobrego wyniknąć. No, słuchajcie, pierwszy słupek zamocowany. Wzmocnię to w ten sposób śrubami, wywiercę otwory zaraz pod kątem, wbiję to tam w beton. Jest przegorąco. Po prostu Sahara. Tu trzeba to pozamiatać. No i tyle. A żeby było szybciej z tą robotą, z tymi słupkami, to pojadę tym. Także te dwa, one będą nieco wyżej od pozostałych, ale w niczym to nie przeszkadza, bo mi się fajnie skomponuje z tym, gdzie tu jest wyżej troszeczkę teren, więc tu mi się skomponuje i tutaj, gdzie jest troszeczkę niżej, też mi się to fajnie skomponuje, więc mi to bardzo, ale to bardzo odpowiada.